Szanowni Państwo, bardzo Państwa serdecznie witam na inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego do spraw obrony wolności słowa. Jak Państwo wiecie, w ostatnim okresie przez Polskę przetacza się fala demonstracji w obronie wolności słowa. Obywatele organizują się, by bronić swoich praw dostępu do informacji, bronią mediów i niezależnych dziennikarzy, którzy w ich ocenie są ostatnim bastionem niezależnej debaty publicznej w Polsce. Posłowie postanowili wesprzeć obywatelskie inicjatywy obrony swobody wypowiedzi i tę rolę będzie pełnił nasz zespół parlamentarny. Drodzy Państwo, przede wszystkim będziemy bronić i wspierać niezależnych dziennikarzy, którzy zostali wyrzuceni z mediów publicznych i którym odmawia się w tych mediach wygłaszania swoich opinii. Wesprzemy przede wszystkim ruchy obywatelskie, które działają na rzecz obrony wolności słowa w Polsce. Takim dobitnym przykładem będą tutaj akcje organizowane przez kluby Gazety Polskiej. Wesprzemy także media lokalne, które niejednokrotnie są kneblowane przez lokalne władze, przez lokalne układy. Ale przede wszystkim, Szanowni Państwo, wesprzemy dziś walkę Telewizji Trwam, jaką ona toczy, aby móc nadawać poprzez multiplex. Stoimy na twardym stanowisku, aby urzędnicy państwowi, takimi jakim jest Jan Dworak, nie rościli sobie praw do tego, aby być cenzorami i aby nie mówili dziś w Polsce obywatelom, jakie media powinni oglądać, a jakie nie. Jeżeli pan Dworak nie zdaje sobie sprawy ze swojej roli, jaką wykonuje, nie powinien wykonywać tej funkcji, a tym samym nie zdaje sobie sprawy z demokracji w Polsce. Proszę Państwa, od 20 lat, kiedy mamy w Polsce wolność, odrodził się drugi obieg. Zadaję pytanie, jak to świadczy o naszej demokracji. Dziś wielu twórców filmowych produkujących dokumenty o nowej historii Polski, o katastrofie smoleńskiej, o jej przyczynach nie są wpuszczani do mediów publicznych, a poprzez drugi obieg próbują docierać do opinii publicznej i w ten sposób kolportować swoje dzieła filmowe, swoje publikacje. Tą sprawą zespół będzie się stanowczo zajmował i będziemy z tego typu patologiami w mediach publicznych walczyć. Także bardzo Państwu dziękuję za takie liczne przybycie. Przede wszystkim dziękuję swoim wspaniałym koleżankom i kolegom, że wyrazili chęć wzięcia pracy w tym zespole. Bardzo Państwu dziękuję. Na dzisiejszym posiedzeniu, drodzy Państwo, chcielibyśmy ukonstytuować prezydium naszego zespołu parlamentarnego. Natomiast na kolejnym posiedzeniu chcemy zaprosić przedstawicieli klubów Gazety Polskiej, redaktorów naczelnych Gazety Polskiej, a także zaprosić przedstawicieli Telewizji Trwam, aby przedstawić cele i idee tych ruchów obywatelskich, które dzisiaj w Polsce walczą o wolność słowa i o obronę niezależnych mediów. No jeżeli pan tak pięknie zaczął, panie pośle, no to proponuję, żeby pana na przewodniczącego naszego zespołu, myślę, że zaczął pan z nadzieją, także jeżeli pan tę propozycję przyjmie, to zgłaszam pana. Bardzo panu dziękuję, tak, propozycję przyjmuję. Ja myślę, że pan poseł Tomasz Kaczmarek jest bardzo dobrą kandydaturą, to jest jego pomysł, ten zespół i myślę, że ten zespół jest też istotny z tego punktu widzenia, że to jest gra o polską demokrację, wolne media to jest fundament demokracji w każdym kraju, a pan Tomasz Kaczmarek jest znany z tego, że bezkompromisowo działa na rzecz prawdy, na rzecz ujawniania różnych niewygodnych dla władzy kwestii, więc jest świetną osobą, która może poprowadzić pracę tego zespołu. Drodzy Państwo, to przeprowadzimy głosowanie. Kto z Państwa jest za zgłoszoną kandydaturą? O, widzę, że głosów przeciwnych nie ma i też nikt od głosu się nie wstrzymuje, także bardzo Państwu dziękuję za...
Bardzo Państwu dziękuję za zaufanie. Jest to dla mnie naprawdę bardzo ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie jest to dla mnie taki przyczynek do jeszcze bardziej wytężonej pracy i obrony wolności słowa w Polsce. Szanowni Państwo, chciałbym również zgłosić członków prezydium jako wiceprzewodniczących zespołu, panią poseł Iwonę Arendt, jako wiceprzewodniczącego zespołu pana senatora Grzegorza Biereckiego oraz jako wiceprzewodniczącego zespołu pana posła Jana Dziedziczaka. Na sekretarza zespołu proponowałbym pana posła Adama Kwiatkowskiego. Myślę, że moglibyśmy za tymi kandydaturami zagłosować łącznie, chyba że państwo zgłaszacie jakieś inne kandydatury. Nie ma innych kandydatów. Jeśli mógłbym prosić, szanowni państwo, kto jest za zgłoszonymi kandydaturami do prezydium? Bardzo Państwu dziękuję. Widzę, że głosów sprzeciwu nie ma. Również nikt nie wstrzymuje się od głosu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uczestnictwo w tym inauguracyjnym posiedzeniu. O następnym zespole i jego terminie powiadomimy Państwa drogą SMS-ową i serdecznie zapraszam. Na kolejnym posiedzeniu gośćmi będą przedstawiciele klubów Gazety Polskiej oraz redaktor naczelny Gazety Polskiej, pan Tomasz Sakiewicz. Bardzo Państwu dziękuję. A przede wszystkim gratuluję pomysłu i gratuluję objęcia funkcji przewodniczącego. Chciałam zapytać, formuła zespołu otwarta, tak jak zespół Antoniego Macierewicza, na przykład ktoś z Platformy Obywatelskiej może dołączyć? Przede wszystkim bardzo dziękuję za gratulacje. Formuła zespołu parlamentarnego jest otwarta i inni parlamentarzyści mogą brać udział w pracach tego zespołu. Jednakże chciałbym tutaj podkreślić, że prace zespołu ukierunkowane są na obronę niezależnych mediów, niezależnych dziennikarzy, tych, którzy zostali wyrzuceni z mediów publicznych i nie mają możliwości wygłaszania swoich opinii lub knebluje im się usta i możliwość kolportowania tego, co dziś dzieje się w Polsce. Przewodniczący Dworak już posunął się do tego, że powiedział, że sobie nie życzy kontroli NIK. Czy ja mogłabym prosić o komentarz do tego sformułowania, że sobie szef instytucji publicznej nie życzy kontroli? Pani redaktor, ironizując, mam wrażenie, że nie jest to koncert życzeń. Pan Dworak nie może uprawniać sobie roszczeń do tego, aby dziś w Polsce być cenzorem i mówić obywatelom, jakie media mają oglądać, a jakie nie. Jeżeli tego nie rozumie, to znaczy, że nie rozumie roli swojej funkcji i nie rozumie demokracji w Polsce. Czy będzie pan próbował zapraszać, no nie wiem, na przykład niektórych posłów z PSL-u, jakichś posłów z prawej strony, z PO albo jakichś innych rozmawiać, zapraszać do prac zespołu? Planuje pan to? Jesteśmy zespołem otwartym. Jeżeli wyrażą taką chęć współpracy i uczestnictwa w zespole parlamentarnym, oczywiście tak. Natomiast chciałbym przede wszystkim zapraszać te osoby, które dziś są przedstawicielami niezależnych mediów i aby przedstawili nam swoje opinie co do funkcjonowania mediów w Polsce. Jakiego typu narzędzia zespół ma do dyspozycji poza cyklicznymi jakimiś spotkaniami? Oczywiście, przede wszystkim chcielibyśmy się skoncentrować na wspieraniu inicjatyw oddolnych. Tu bardzo dobrym przykładem są akcje organizowane przez kluby Gazety Polskiej. Chcielibyśmy właśnie tych obywateli, którzy się jednoczą i razem działają, chcielibyśmy ich w tych działaniach wspierać, spotykać się z nimi, rozmawiać przy udziale parlamentarzystów, ale również osób znanych publicznie, jak dziennikarze, artyści i felietoniści.